Państwa, Polsko greckich. No to przecież oni w papieża wierzą, a cerkiew prawosławna tego nie trawi. Przewodniczący polsko-greckiej grupy parlamentarnej poseł Tomasz Szymański powiedział mi, że ten jubileusz wpisuje się w kalendarz ważnych stosunków bilateralnych między obu krajami. Grecja jako jedna z pierwszych krajów uznała naszą niepodległość, dlatego też naturalnymi wydają się te nasze wzajemne stosunki partnerskie i przyjazne. Podkreślił Tomasz Szymański. Spotkaliśmy się tutaj przy ikonie Matki Boskiej Ostrobramskiej, która została darowana swego czasu przez cerkiew prawosławną w Polsce, tutaj greckiej, i wznieśliśmy wspólne modlitwy za to, aby ta współpraca, tak jak do tej pory trwała bardzo mocno przez 100 lat, także kolejne lata zapewniała świetne stosunki między narodami. No ale to ty tak myślisz, ale czy ona zapewniała, to ona by tak sama nie powiedziała. Najlepszy scenariusz autorstwa Pawła Pawlikowskiego i Janusza Głowackiego oraz najlepsze zdjęcie Łukasza Żala. Ale polski film przegrał z Faworytą i Romą. Ten pierwszy doceniono za scenariusz, a z kolei Roma zdobyła maski za zdjęcie. Najlepsze, czyli najgorsze. Najlepsze, czyli najgorsze.